Dzień dobry, moi misie kolorowo, witam was w kolejnym odcinku z memów, po długiej przerwie. Nie nadesłaliście tego zbyt dużo, troszeczkę więcej się spodziewałem, troszeczkę więcej zaangażowania się spodziewałem. Nie no, żartuję sobie oczywiście, dziękuję za wszystkie przesłane memy. Zapraszam do, bo już jest nowy post na grupie Brodacze Purposza, można wstawiać nowe memy. Pamiętajcie, że wiecie, minął ponad miesiąc tam i można było z live'a przedłużonego i w ogóle, wiem, że Aileen tutaj zapisywała, w których minął. No dobra, nieważne, lecimy z tematem. Dzień dobry, Kulfonku. Załóż, będzie trzeba udawać, że to jest śmieszne, tak? I to już jest śmieszne, więc jest dobrze. Dzień dobry. Najpierw zaczynamy od mema Alien, jak się sama przedstawia już ostatnio. Pośpiesz się, idziemy na Marsa. Panie, mam krótsze łapki. Awansowałeś na dinozaurowego Toadiego. Gratuluję, jak się z tym czujesz, opowiedz. Ale krótsze łapki, ale za to jak się zacznę turlać, Tak jak to powiedział Artur Andrus bodajże. Albo Piotr Bałtroczyk. Co z tego, że mam grube nogi, ale za to krótkie. No. Albo na odwrót, co z tego, że mam krótkie nogi, ale za to grube. No, dobra, nieważne. Jezus! To jest piękne. No Jezu. Ej, ten brak brwi w ogóle. Czemuś nam brwi nie dorysował. Ej, no? Wiesz co, ja się zjarzyłem w momencie, gdy otwierali się te paczki i tak patrzę, kurwa, brwi nie domalowałem. Musisz przyjechać i domalować brwi. O Jezus, piękne, piękne. O, nagrywamy to w ogóle w dniu moich urodzin. Live'ik był wczoraj, mam nadzieję, że było fajnie. Też masz taką nadzieję, że było fajnie? No tak, tak. No kurde, no wszyscy mieliśmy. Ja myślę, że było fajnie, na pewno było fajnie. No my też, kurde. Na pewno było fajnie, dokładnie, no bo przecież to w końcu ja prowadzę, nie? No. Związany Kulfon szykujący się na pojedynek. Live Kulfona. O? Czekaj, teraz nie kojarzę. A, tak, no! To przypomniałem sobie, bo tak, no, Sniz fikał do mnie, nie? I stwierdziłem, że faktycznie jakby mnie z kajdankami ręce z tyłu i nogi, to może by Sniz miał jakieś szanse. Rozumiem, dobrze. Tak. Schronisko Lis i Sniz. Znaczy, nawet się domyślam po prostu, no. Tak. To dobra, hasełka. To sekcja, tak. Serdelki, korkownice, no. Coś tu jest. Ale to tak, to jest zapraszam. To jest minę w momencie, jak korek wejdzie, tak? Tam... Tak. Oczywiście tym z ogonkiem od Lisa. Tym z ogonkiem od Snisa? Co? Od Lisa! Nie od Lisa. Gdzie od... Nie! Nie chciałbyś z ogonkiem od Snisa, że jeśli wszedł korek, co? Nie. Dziwny jesteś, powiem ci. Marzenie wielu kobiet, co? Dobra, nieważne. Tak czy siak, Motobaba założyła nowy kanał, na którym streamuje. Nazywa się Nie Motobaba. Znajdziecie link do tego kanału w opisie. Zapraszam serdecznie, bo już dzisiaj o godzinie 19, jak to oglądacie, będzie live na tym kanale. I to wcale nie jest nawiązanie do nie wcale Marcina, absolutnie. Nie, no akurat nie jest. No, akurat nie jest, no. Kiedy zrobiłeś zamach na życie prezesa, a w zamian dostajesz donate z zamachem na twoje życie. Czekamy na wytłumaczenie, bo widzę, że tutaj Alien... Alien, to tym razem jest Alien, nie Alien. Stale się nie dziwi, jak to będzie gdzieś po tym filmikach, wiesz, bo... to się może samo wytłumaczy, a jak nie, to wytłumaczę po tym, jak nie zapomnę. Dobrze. Lunch. No kurna, no ale weźcie wysyłajcie chociaż trochę na mój temat tych... Tak, bo ja wszystko teraz muszę tłumaczyć, nie? Bo, no właśnie. Bo ty jesteście na bieżąco, no. Bo przyszedł prezes i się śmiali, że przyszedł na lunch, a akurat miałem w lodówce lunch, no to tak, co to jest no. Lunch? No to taka padlina taka, wiesz... Takie mielone wszystko do kupy, takie najtańsze do żarcia, do kanapki. Aha. Nie? A, to mielonka tyrolska. Coś tego typu, no dokładnie. Dobrze. Tak. To tyle od Aileen, pamiętajcie, że filmiki są na końcu. Lecimy do kolejnej osoby.
a kolejną osobą jest CWJ. Wcale nie wkurw. 99. Nie dość, że wkurwiony, to jeszcze rudy. O Jezus Maria. Ale nie powiedzcie mi, że on się naprawdę nie przefarbował, to tylko nakładka. To przecież jeszcze nie jest ciemnej karnacji i jakiegoś innego wyznania. Jezu, to już była całkiem kompilacja. Nie. Dobra, to ja przejdę do kolejnego mema od CWJ-a. Wcale nie Marcin 99, gdy kogoś sprowokuje, jest sprowokowany, go zacznie wyzywać. Tak to wygląda, tak. Oj, oj tam, no trochę ta gęba rozdziawiona, ale dobra. Zobaczymy na Pyrkonie. On przyjeżdża w końcu na Pyrkon, czy on na PGA czeka? Nie wiem, ja się już zgubiłem, nie? Ja też się pogubiłem. On ma daleko, to może sam nie dojechał. CWJ jeszcze zrobił oczywiście memonerów, ale to na koniec, no bo to wiadomo, musi być po wszystkim, nie? Także lecimy do kolejnej osoby. Dominik Balavender, Multilab. Tak. Aha, Multilab, chodzi o Multilab. To jest spy na końcu, Dominiku. I razem pisane. Tam już z myślnikiem. To nie jest takie wielokrotne laboratorium, nie. To jest wielokrotne okrążenie. Tak. Każda inna plansza, widzowie i purposz. No ale no bo Multilapy, Multilapy po prostu śmierdzą, już spaloną gumą w poprzednim okrążeniu, no tak, i my, tak. A my lubimy tak. Na świeżych jeździć, no i tyle, no. Lepsze smarowanie czy coś. No, tak. Nieważne. Kiedy bim bim wiśniowu wejdzie za mocno. To jest przecież przepiękne w ogóle. Znaczy to jest jeszcze mocno podkręcone z tego, co widzę. Ja widzę, że to po prostu, jeśli chodzi o ciebie, to jest, wiesz, to jest... Te twoje oczy są wypalone po tych słabych memach, wiesz? Nie, no ale umówmy się, że ty robisz tutaj największą furorę tak, na tej tak. koszulce. Cool, bo swoją drogą jest nowa koszulka, zapraszam serdecznie, też jest link w opisie do purpose.titres.com i tam możecie sobie zamówić najnowszą koszuleczkę właśnie, no powiedzmy, że z tym wzorem, okej, okay? Ale jest nieco bardziej rozwinięty. Swoją drogą mam naprawdę nałożoną na nią tylko i wyłącznie jedną złotówkę prowizji, żebyście mogli ją kupić jak najtaniej. Bo będę szczęśliwy, jak was w niej zobaczę po prostu. Lecimy do kolejnej osoby. Flynn. Kiedy Flynn dowie się, że znów ktoś zmienił jego nick na kulfonowym Discordzie. So you have chosen death. A kto mu zmienił nick? Co ta mucha tam robi? Jaka mucha? W prawym dolnym rogu. A faktycznie jest mucha. Tak, podobno ktoś mu zmienił nick i nie wiem kto. I tym razem to nie byłem ja. A bo zazwyczaj to ty robisz, rozumiem. Tak. Czyli ty też wybrałeś death? No ja. Mind blown, mind explosion. Kiedyś, dziś. No tak, no bo to takie mnie właśnie poprosiła Loli, żebym zrobił mniej więcej wyglądające jak to. Ale no wiesz, no to nie jest takie proste, no to jest naśladować mistrza. No mistrz jest tylko jeden, tak? No ten po prawej, no. Ale tak całkiem nieźle, nie? W sensie... Tylko elegancko, panie. No, widać od razu o co chodzi. No to jest najważniejsze. No, Motobaba i nie Motobaba i na ten kanał nie Motobaba was serdecznie zapraszam, no, bo tam właśnie będzie dzisiaj live, a tam się śmieszne rzeczy dzieją zazwyczaj. Szczególnie jak ktoś trafi na korek i Motobaba już dostaje naprawdę zawałów. Tak. Ale umówmy się, że jej korek jest naprawdę przerażający. Oj. Skoki narciarskie i sport, a kogo ja znam? Ja znam Purposza, taki nerd z Rzeszowa. Że on niby o mnie tak mówił, że ja tak. Niby nerd z Rzeszowa? Tak, w moim live napisał. Ale dlaczego ja z Rzeszowa? Nie wiem, właśnie. No nerd jeszcze się zgodzę, okej? Okay? Ale z Rzeszowa? No ty kurwa, you chosen death, że myślisz, że jestem z Rzeszowa. Przecież to jest miasto wielkiej betonowej pipy, no tak, przecież. Właśnie. A może on cię po prostu porówna tym sposobem do pipy? I to wielkiej i betonowej, no wielka i betonowa, to się zgadza. Chociaż lepiej byłoby, gdyby była drewniana, bo to drewniana pipa, no nie, tak, dobra, tak. Nieważne. Ale nie, ja nie jestem z Rzeszowa, drogi Marcinie, jestem z Zielonej Góry, ale to tam, kto by się czepiał, no. No tam 600 km czy 700, nic tam. Kiedy widzowie oraz sporniki śmieją się z twojej matematyki. Ej, widzowie oraz sporniki śmieją się z matematyki. Ale rymuję, nie czuję. Ale okazuje się, że sporniki nie umieją w matematykę. No bo nie umieją. A zawsze się śmieją. Patrz, nie umieją, zawsze się śmieją i sporniki nie umieją matematyki.
piszemy, kurwa, hicior, człowieku, mówię ci. Zresztą no, dzisiaj nie ma znaczenia, no, jakie nie, słowa lecą. Tak, byle się rymowało, tak, tak. Byle to... się rymowało i byle by była... Przypadkiem nie dodawaj więcej niż dwóch dźwięków do piosenki. To jest rada na hit. No tak. Bo jak dodasz powyżej no, dwóch dźwięków, to się ludzie pogubią. No, to wiesz, no, potem zapamiętać, trudno do nucenia czy coś, a tak dokładnie. To dźwięk. Duet Motobaba and Kulfon i już wiesz, że to będzie udany live. No to prawda, chociaż akurat moje żony... Tak, to niebezpieczne i chamskie sytuacje. To niebezpieczne i chamskie sytuacje na drogach. Tak, to jest na miejscu, tak. Nie się nie droga, ogólnie są niebezpieczne sytuacje. Dokładnie tak, dokładnie. Chociaż akurat to jest z live'a, gdzie każde osobno było. No ale dobra, no nieważne, no. Powiedzmy, że to jest z tego samego wspólnego live'a. Tak. Dziękuję bardzo, Flynn. To tyle od Flynna. Fuzio! Dylemat wagonika. Na lewym i prawym torze są po dwa złe obiekty i jeden dobry. Wielki włochaty pająk, kreatywny księgowy, który ciula fundację na dobroczynną nadgruby hajs, twój idol. Psychopata z siekierką, opętana przez demona kobieta, reżyser twojego ukochanego filmu, który jeszcze żyje. A gdzie są te złe rzeczy? Właśnie nie wiem. może, bo tam po prostu może tory były złe, wiesz? I... A, tak, tory były, tory, tak. Tory też były złe. Podwozie też było złe i to... Tak, ale no ja nie widzę tu złych rzeczy, więc no ja bym ja się też. Tak rozdzielił, tak rozdarł na dwie części. Można? Można, bo ja bym chętnie. No dobra, to tyle od Fuzia, ale wymyśl coś, co będzie faktycznie złe. Bo chyba, tak... że to chodzi o tego, że ten twój idol to zła rzecz na przykład jest, nie? Albo no ale ja i mojego idola to lubię, no. Fana to by było gorzej. No nic, lecimy do kolejnej osoby. A teraz Marcin99, który był najbardziej zszokowany i zniesmaczony faktem, że nie będzie memów przez miesiąc, no to na pewno przygotował nam dawkę zajebistego śmiechu, bo przez miesiąc uzbierał tych memów w ciul. Top 10 powrotów na memy, numer 1. Okej. Okay. Próbuję rozkminić, ale mówię poważnie, no bo nie wiem, no Ozbos na zdjęciu, ale dlaczego top 10 powrotów na memy? Nie wiem, właśnie. No dobra. To może wytłumaczy nam Snis. Nowa Święta Trójca. Snis, Marcin99, wcale nie Marcin99. No tak. To już wiedzieliśmy od dawna, także nie tak nowa do końca. Tam powinien sobie poprawić napis na tej... To chyba to plecach czy coś takiego tam wieszane, tam nie powinno być. Pomiędzy M a A powinno jeszcze być B, by bardziej pasowało. O Jezus. Większość firm dostaje jedną gwiazdkę jak ich produkt nie działa. Producenci z badochroną. No zawsze mogą dostać gwiazdkę od rodziny, no. I krzyżyki, no ale okay. Albo krzyżyki, dokładnie. Ale to śmieszne, no. Blok ekipy, ale to nasze uniwersum. Jezu, ja w ogóle nie znam blok ekipy, więc... Łysy. Bo to pewnie łysa jest, nie? Czy coś w tym stylu. Nie tak. Wiem. Solaris, Natka to Młocia. Pan Wiesiu to Dżingis. Wiesiu Paleta to Vertex. Vertex. Nie znam Vertexa. Też nie znam Vertexa, ale to chyba... To w Blenderze są Vortexy, to może coś z tego, nie? Tam... A, no możliwe, to Vortexy chyba, nie? Bo to tak, bo to, no, te trójkąciki, no ja wiem. Cieślak to Ozbos. Wojtas to Hunter, wcale nie Rudy 99 to wcale nie Rudy 99. Space on Kulfon. I Walu Purposz. No ja niestety nie znam blok ekipy kompletnie, więc... Też tak. No to może byłoby śmieszniejsze. Na pewno jest śmieszne, tylko że my nie znamy blok ekipy, więc tak. Peter po przejęciu brodatych purpurz, widzowie Peter. No niech będzie. Czy no na odwrót. Purpurz po sprzedaniu Peterowi brodatych. O, to tak. To w tę stronę? Tak, jak najbardziej. Nie, no tam z tego co słyszałem, to nie jest najgorzej. Nie jest najgorzej. Także jest dobrze, skoro nie jest najgorzej, to jest dobrze, tak? No bo to takie tak, normalne. Tak by wychodziło w sumie. Moja żona mi pod drzwiami macha ręką. Nie wiem o co jej chodzi. No za zamkniętymi drzwiami mi macha ręką i nie wiem o co jej chodzi. A, bo ona... Dobra. Zmiatała, ale wyglądała wiesz przez szybkę, jakby mi machała ręką. O, jej, to śmiesznie.
ważniejsze niż memy. Notuję. Memy na grupę, Monika. Tak, zabawne, tak, bo Monika zawsze wysyła na maila zamiast na tą grupę. Także tak. Memy na odcinku jak złoto. Tymczasem wcale nie Marcin 99. No w sumie to tak. Aha, że on wchodzi, już nie są złote, tak? Tak, no. Rozumiem. To dobra, to nawet zabawne. Purpurz, kiedy wygra na mapie widza. No tak, no zawsze, nawet nie na mapie widza, na każdej mapie jak się cieszę, że wygram, no to normalne chyba, nie? Purpurz powraca z memami, tymczasem wcale nie Marcin 99. No właśnie, no cieszy się jak kupi, jak do baterijki, czy tam jak zwał, tak zwał, a no. Gdzie te memy? No gdzie te memy, ja się pytam? Rudy, blok ekipa, a rzeczywistość. Jezu, nie, to jest... To jest przeróbka, prawda? To jest jakiś... Chyba tak. Filtr. No tak. No bo nie, no już nie, no po prostu to już... Nie. Są pewne granice, nie? No nic, to tyle jeżeli chodzi o obrazki, bo filmików jest całkiem sporo, ale jak wiadomo, filmiki na koniec, nie? Także kolejna osoba. No i Ozbos. Kiedy jesteś w Zielonej Górze i szukasz Purposza, to tak... W sumie nie jest trudno, bo wysoki jest. Więc następnym razem... Ja bym się zagarzał z hałą, to się nie będzie widać. O, jak my, no tak. Nie, dalej będę trochę wystawał, bo to akurat... wiesz, ten kościół jest tak w dole, bo on jest tak za rondem, w takim dołku. A, spoko, spoko. Stanąłbym na górce i byłoby mnie widać. Purpurz, Natalka, ja chcę Trackmanie. Bo to baba, mamy Trackmanie w Zielonej. Trackmania w Zielonej. A, że Fitmania, no tak, bo mamy takie, to się Mrowisko nazywa to miejsce, tak, przy Wyszyńskiego i tam jest Fitmania, faktycznie, no. Tyle ludzi tam chodzi, tak, czy jak Prówku? Wiesz co, przypuszczam, że chodzi o kształt, bo to jest w kwadrat zrobione. Aha. I wiesz, takie, tylko masz takie przejścia, takie tunele, a w rzeczywistości to jest duży kwadrat i to jest naokoło, są sklepy i tak dalej, i tak dalej. Aha. I to się Mrowisko nazywa, od zawsze się tak nazywało, nie wiem dlaczego, bo... Ale przypuszczam, że dlatego, że faktycznie jest dziura po środku i tam, wiesz, dużo... Dookoła, tam mrówki to... chodzą. No, mrówki tam chodzą. Na przykład ja tam nie chodzę, bo za duży jestem, zdeptałbym mrówki, no. Czy my jeszcze kogoś tutaj mamy? A mamy jeszcze, mamy. I nawet mamy obrazkowy jeszcze jeden. Także jeden mem obrazkowy jeszcze. Od Wafla. Przestań, ja mam chłopaka. A co to takiego? Dotknij jeszcze raz mojego chłopaka, cię zabiję. To już jest śmiech przez łzy. Tak. No wafel, no! Szczyt komedii, chłop się zabawę przebrał, no. Ale to był fajny odcinek, fajnie go wspominam. No. Co prawda z dźwiękiem mieliśmy problemy, nie wiem czy pamiętasz, bo... Tak, znaczy to ty głównie z Crysisem. No tak, tak. Tam mnie nie, bo ta Crysis chyba to w ogóle gdzieś tam z jakiejś... Coś kombinował inaczej w ogóle, tam się jakoś łączył, nie? Coś pamiętam, nie? Nie pamiętam. No, znaczy... to tak, się tam wiem, że był problem. Czy on gdzieś tak. Coś przez komórkę faktycznie? Nie, coś no... takiego gdzieś tam było. No. Coś. No ale to śmieszny odcinek, bo to był Try Not To Laugh. I chyba tak się zastanawiamy w ogóle z Kulfonem, tak w międzyczasie tak zwanym, zastanawialiśmy się, czy nie zrobić na przyszły tydzień z memów Try Not To Laugh. W sensie, nie śmiać się, tylko... Wiecie, no try not to laugh, nie? Zobaczymy jak nam pójdzie. Spróbujemy taki odcinek zrobić. Także musicie na przyszły tydzień zrobić naprawdę śmieszne memy, bo inaczej nie będziemy się śmiać. Bo będziemy try not to laughować. Swoją drogą oglądałeś na Amazonie, bo masz Amazona, nie? Nie. No to jest tam fajny program LOL i Cezary Pazura zebrał dużo znanych osobistości z Polski, między innymi jednego youtubera Czarka Żwika. I po prostu mają się przez 6 godzin nie śmiać. A wszyscy mają sobie robić takie numery, żeby się roześmiali. Kto ostatni się nie zaśmieje, ten wygrywa. Oh. To jest zajebiście śmieszny program. Przynajmniej mnie bawi. No nic, przechodzimy do filmików. I zaczynamy od filmiku, który przesłała nam Eileen. Przesłała jednego filmika, więc zobaczmy. Nazywa się ten filmik Young Kulfin. Lecisz drugą zwrotkę. Tak. No te, bo musimy nagrać coś do memów.
I teraz ty, panie Leś, wejdź, no weź się, no skup! Przepraszam. Marcin 99 z filmikami. Nie wyprowadzaj mnie do szału! Nie wyprowadzaj mnie! Nie wyprowadzaj mnie do szału! Purpusz, kiedy ktoś go zacznie wkurzać. No mnie nikt nie wkurza, co to ja jestem kurwa oazą jebanego spokoju! Ach, no, już, bo się zdenerwowałem się, no. Jebać biedę! Jebać biedę! Przełączył z gazu na benzynę. Purpusz po zjedzeniu sushi z kawiorem. No ostatnio zjadłem sushi z kawiorem, było całkiem smaczne. Oj. No nie wytrzymam, jak zasnie przy konfidencie, to chyba zachowuję. No. Ale to powinno być podpisane jako Flynn. No Flynn, nie... dokładnie. No ale to Rudy, no to co, no, no. Tak, Rudy tak. Się nie dostał. Tak. O Jezu. Jezu! Ja bym to nawet chyba jest... Dobrze skompilowane? Dobrze! Dobrze, dobrze, no. Ej, Kusiu, niu. Wspórniki. Wielkie konflikty. Wcale nie Marcin 99 versus wspórniki. Czemu dwa razy wspórniki jest w ogóle? Co jest? Nie mam pojęcia. No i to ja mógłbym... To ja tu od 50 lat na kurwie markę! Ludzie mnie za wariata mają! Dzieci zamiast do szkoły chodzić za zwierzętami ganiają! A ty mi mówisz, że sobie przemyślałeś?! Na chuj mi łódź podczas suszy! Nie, to rzeczywiście, to faktycznie głupio wyszło, no bo to ci się teraz kompletnie na nic nie przyda. To jest chyba nawiązanie do tego, jak dostał wspornika miał bana. Na Discordzie. No tak, w sumie tak. No chuj mi teraz ten spornik! No tak było. Ojej. Co to kurwa jest, wyjaśnisz mi? Kulpon wygrywający mecz w Trackmanie 2020. Co to kurwa jest, wyjaśnisz mi? O rany koguta. No o chuj im chodzi, kurwa mać! Ja pierdolę! Co za skurwiałe gówno! A dlaczego Purpusz, kiedy czyta czat na live'ie Kulfona? Nie wiem właśnie. Nie wiem. Nie, no ja często jestem na live'ie. Często się też nie odzywam, bo na przykład jeżeli mam ochotę sobie pooglądać, ja mówię poważnie, jeżeli mam sobie ochotę pooglądać Kulfona po prostu na live'ie, ale nie mam ochoty w tym momencie gadać, bo jestem zmęczony i tak dalej, to się nie odzywam, bo ja wiem, że jak ja się odezwę, to od razu jest kurna 10 razy siema Purpusz, tak. Potem pretensje, że się nie odpisałem, no więc wolę sobie po prostu czasami się nie odzywać, tylko sobie wejść i pooglądać, no przepraszam. Też tak często robię, no. No właśnie, także... No, nie rozumiem. Tego mema nie rozumiem. Natomiast kilka poprzednich było całkiem śmiesznych. Dlatego jak nie przy konfidence, to było piękne. No i Wafel przesłał nam ostatniego mema, poza milionerami z memów. Filmika, więc zobaczmy. Wafelku, co żeś nam podesłał? Kiedy mówisz Kulfonowi, że multipla to szmelc, a koty są brzydkie i wolisz psy? Dlaczego ty zniknąłeś? Znaczy powinieneś być wkurwiony, jak coś takiego usłyszysz. Ja nie rozumiem chyba, dzisiaj w tym nic. W momencie teleportowałem do niego, żeby go killim albo coś, nie wiem, bo to tak... A, że w tę stronę! Chyba, ja to nie wiem. No nie wiem. Znaczy, bo ja dzisiaj po prostu mam chyba problem z kumacją. Może dlatego, że się nie wyspałem, bardzo mnie kręgosłup dzisiaj bolał. To chyba dlatego. No nic, słuchajcie, jeszcze memonerzy nam zostali. Ja w takim razie, bo widzę, że nie było tego filmika, to wytłumaczę to, co miałem przedtem wytłumaczyć. Tak.
Otóż przypadkiem niechcący najechałem fotelem na ogon procesowi. Jo. Tak się było to słychać na live, także. Ojojojojo. Tak lubię podejść, to tak, że jego wina, ale... Ojojoj. Zaraz się peta jakaś przypierdzieli do twoich live'ów, panocku, ty uważaj, no. No dobra, memonerzy w takim razie. Oczywiście podesłane, nadesłane przez CWJ-a. Dobra, zaczynamy od 100 włosów z brody Merlina. A ze mną jest? No było. Było? No było. No myślałem, że już zakończymy. Ale, no dobra, no niech będzie, naciągane, bo powiedziałem, ze mną jest Kulfon, no, no dobra. Filmy na końcu. No dobra, no to jest, wiesz, to jest żadna sztuka przewidzieć coś takiego, no. Memonerzy, no nie, no najlepiej zrobić memonerów i ustalić za 300 zł memonerów. 24-godzinny stream. Kurde, wspomniałem o nim. Pomniałeś, tylko tak. Raz, no. Romans Marcina z Olą. Yeah. No i dum. Ale, ale powiedzmy, że mamy ten. Koło ratunkowe. Koło ratunkowe, tak. Dobra. To jedno, no to... koło ratunkowe leci. Dobra. Nowy kanał Nie Motobaby. No i by był, jak najbardziej. Kolekcja kapelutków. Kolekcjis, on tak w ogóle po angielsku poleciał, nie kolekcjis. Kolekcjis, kapelutków. Nie było kolekcji. No nie było, no to drugi koło. Ale no już nie będziemy wykorzystywać 6, bo tak to doszlibyśmy do końca, tylko 3 koła ratunkowe. To jest teraz 6 aż kół ratunkowych? No nie widzisz? Znaczy on tak zrobił, że jest 6. Okej. No. Nie no, to nie. Purpur z Rzeszowa. No było, co kurwa chodzi z tym Rzeszowem, ja się pytam. Nie wiem. Powrót memów. No. Tak. Literówka Snisa. Trzeba było literówka CWJ-a napisać. Ale jest. Literówka! To jest litrówka, tak! Najlepsze w tym wszystkim, że to jest litrówka! To litrówki Snisa nie było! Litrówki Snisa nie było, tak, to prawda. O Jezu, ale w kurw motobaby Zakorek już był. Tak. Matma z Sporników była. Kulfon w jakiejś formie. Trzecie koło ratunkowe wykorzystujemy. Znaczy się ja... no, w formie różnej byłem tam właściwie chyba, nie? Tam... No nie byłeś właśnie. No, no te, snisowe te bloki. A no dobra, niech będzie. W ten dobra. Sposób, nie? Ja tu byłem. Ja tu byłem, już nie było. Nie było. Rozkminy życiowe na live nie było i grube donaty nie było. Także 250 tysięcy włosów z brody Merlina. No nie wiem, bo to się na tych białych możesz maksymalnie jak się 32 tysiące włosów proti Merlina, tak. Ale też w sumie nie wiem, bo to... No, to litrówka, ale można tutaj koło ratunkowe było. Można mieliśmy jeszcze koło ratunkowe? No, tak, mieliśmy. No. Także 32 tysiące włosów z brody Merlina, po nagrodę proszę się zgłosić do Petera. A ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o Try Not to Love w przyszłym tygodniu. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć. Na razie.